Władze gminy chęć uzyskania statusu miasta argumentują bogatą historią, zwartą zabudową typu miejskiego, ukształtowanym centrum miasta z rynkiem, zabytkami, infrastrukturą miejską. W miejscowości jest 110 ulic, chodniki, wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, selektywna zbiórka odpadów oraz tym, że większość mieszkańców Jedlni Letnisko jest zatrudniona poza rolnictwem. Plusami posiadania statusu miasta może być większy dostęp do środków z funduszy europejskich zarówno dla miast, jak i dla obszarów wiejskich do 5000 mieszkańców, czy wzrost rangi i znaczenia gminy Jedlnia Letnisko w powiecie i województwie. 22 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta Jedlni Letnisko. Każdy z pełnoletnich mieszkańców gminy może zapoznać się z informacjami w broszurze, a następnie osobiście wypełnić ankietę konsultacyjną lub formularz. Konsultacje będą przeprowadzane w formie głosowania. Harmonogram dla poszczególnych sołectw znajduje się na stronie urzędu. Urząd informuje także, że osoby, które nie wezmą udziału w konsultacjach w określonym terminie, będą mogły to zrobić później. Formularz będzie dostępny w punkcie w Biurze Obsługi Mieszkańca w dniach od 4 do 10 marca w godzinach pracy Urzędu Gminy. Jeżeli proces zabiegania o uzyskanie statusu miasta władzom uda się zakończyć przed końcem marca tego roku, to Jedlnia Letnisko otrzyma prawa miejskie 1 stycznia 2022 roku.